Zasoby edukacyjne tują tutaj teksty, ilustracje, filmy wideo, obiekty edukacyjne stają się otwartymi zasobami edukacyjnymi tylko wtedy, gdy uzyskano na nie otwartą licencję. To wyraźnie i prawnie określa, w jaki sposób i że materiały mogą być wykorzystywane do nauki i nauczania. Na przykład, że możesz wydrukować obiekty, zmienić je, ponownie opublikować, nawet jeśli tło jest komercyjne. Najlepiej sobie to wyobrazić w ten sposób, że nie tylko dokument jest opublikowany w internecie, ale także określasz, w jaki sposób możesz z niego korzystać. Mały krok, a duży efekt. Otwarte licencje z Creative Commons są obecnie używane głównie jako licencje. Poniżej chcemy pokazać, jak działają te licencje. Punktem wyjścia są obowiązujące w danym kraju prawa autorskie, które przysługują Ci automatycznie w momencie tworzenia dzieła i które regulują, jakie masz prawa do Twojej własności intelektualnej i w jaki sposób inni mogą z niej korzystać. Konsekwencją tego jest to, że każdy, kto chce skorzystać z Twojej pracy, musi zapytać Cię o zgodę. To pracochłonny proces. Byłoby znacznie łatwiej, gdyby od początku było jasno uregulowane, co możesz robić w swojej pracy, a czego celowo nie możesz robić. A najlepsze jest to, że sam określasz, co można zrobić ze swoją pracą materiały. Wymaga to jednak umów i właśnie tym są licencje Creative Commons. Licencje CC zapewniają jasne, jednoznaczne, a przede wszystkim czyste prawnie regulacje dotyczące postępowania z stworzonymi przez daną osobę materiałami dydaktycznymi i edukacyjnymi, udostępniając każdą licencję CC na trzy sposoby. Po pierwsze, licencja jest tekstem prawnym napisanym przez ekspertów i uwzględniającym różne przepisy obowiązujące w danym kraju. Potem są krótkie, zrozumiałe wyjaśnienia dla laików, czyli dla Ciebie czy dla mnie, co dokładnie trzeba zrobić. Do tego dochodzi kod do odczytu maszynowego, dzięki któremu wyszukiwarki mogą na przykład także odkrywać otwarte zasoby edukacyjne w internecie. Często licencja jest tylko połączona lub używana jest ikona licencji. Zatem nie jest jedna, ale kilka licencji Creative Commons. Wszystkie składają się z różnych aspektów. BIC, SA, NC, ND. Jednak nie wszystkie licencje CC są liczone jako licencje otwarte. Chciałbym to wyjaśnić na przykładzie. Załóżmy, że nauczycielka Izabel wykonała szkic techniczny. Izabel chce udostępnić go innym i korzysta w tym celu z licencji Creative Commons. CC początkowo oznacza Creative Commons i jest modyfikacją dobrze znanego symbolu praw autorskich. Izabel wybiera licencję CC BX. BI oznacza, że Izabel pragnie uznania, gdy szkic jest używany przez innych. Jeśli więc umieścisz szkic w swoich materiałach do nauki, musisz nadać mu imię Izabel. Możesz to jednak zrobić w dowolnym momencie, nawet bezpłatnie. Zmiany są również dozwolone, podobnie jak wykorzystanie komercyjne. Izabel tak bardzo kocha ideę otwartego dostępu i dzielenia się, że uważa, że przyszłe materiały dydaktyczne powinny być równie otwarte. Korzysta więc z licencji CC BY SA. SA to skrót od angielskiego terminu mówiącego, że coś powinno być dzielone równo. Jeśli korzystamy ze szkicu Izabel, musimy również opublikować całe nasze dzieło na tej licencji. Tutaj na licencji CC BY SA. Ale Izabel mogła też zdecydować, że nie jest dla niej ważne, aby jej imię zostało wspomniane w związku ze szkicem. Ale chce, żeby był łatwy w użyciu. Dlatego Izabel postanawia udostępnić szkic na licencji CC0. Oznacza to, że szkic w rzeczywistości należy postrzegać jako utwór znajdujący się w domenie publicznej. Licencja ta została opracowana przede wszystkim dla krajów, w których nie jest możliwe udostępnienie utworów w domenie publicznej. Na przykład uczynienie czegoś public domain jest możliwe na mocy amerykańskiego prawa autorskiego. Ta opcja nie istnieje w Europie, dlatego korzystamy z licencji CC0. Sama Creative Commons ma inne opcje licencji, na przykład NC w przypadku licencji niekomercyjnych. Wyklucza to wykorzystanie komercyjne. Dlatego też wykluczone jest korzystanie z usług w przypadku uiszczania opłat, na przykład za dalsze kształcenie, czesne lub korepetycje. Przykładowo szkicu nie należy wyświetlać na stronie internetowej generującej niewielkie dochody z reklam. Licencje z opcją NC nie liczą się zatem jako licencje otwarte. Licencje z atrybutem ND również nie są liczone jako licencje otwarte, ponieważ w przypadku tej opcji nie są dozwolone żadne zmiany. Zatem licencje CC z opcjami NC i ND nie liczą się jako licencje otwarte.
Materiały, które uzyskały taką licencję, nie są zatem nazywane otwartymi zasobami edukacyjnymi sensu stricto. Podsumowując, licencje CC0, CCBY3 i CCBY3SA są licencjami otwartymi w rozumieniu definicji otwartych zasobów edukacyjnych UNESCO. Są dostępne w różnych wersjach. Aktualna ma numer wersji 4.0. Najlepiej teraz przyjrzeć się bliżej samym licencjom.